Historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. Cześć wszystkim. Znikoma jest na to szansa, ale próbuję się dowiedzieć, czy jest ktoś, kto pamięta poważną awarię zasilania z połowy listopada 2014 roku. To było wtedy dość poważne wydarzenie, ale nigdy nie spotkałem nikogo, kto by o nim pamiętał lub chciał o nim mówić. Nadal nie mam pojęcia, czy blackout dotknął tylko mojego miasta, czy też był na skalę ogólnokrajową. Jak mam być z wami szczery, to podejrzewam, że dotyczył całego globu. Jeżeli to pamiętasz, wszystko będzie miało dla ciebie sens, a jeżeli nie, zapewne pomyślisz, że zwariowałem. Może i tak. Liczę jednak, że ktoś powie mi inaczej. Kiedy ma miejsce duże wydarzenie, które burzy nasze wspólne pojęcie normalności, radzimy sobie z nim, dzieląc się naszymi unikalnymi przeżyciami z innymi. Pytamy siebie nawzajem o to, gdzie byliśmy w dniu 11 września, lub zacieśniamy więzi dzięki naszym wspólnym doświadczeniom ze strachem i izolacją we wczesnych dniach COVID-u. Nigdy nie miałem takiej możliwości przy tej sytuacji. Spróbuję więc tego teraz, choćby dlatego, że martwię się o to, co może jeszcze nadejść. I ponieważ nie mam nikogo, z kim mógłbym porozmawiać o tym strachu. Blackout miał miejsce w czwartek wieczorem, 13 listopada 2014 roku. W tamtym czasie mieszkaliśmy z moją byłą niedaleko jej rodziców i często ich odwiedzaliśmy, by zjeść wspólnie obiad i pooglądać telewizję. Zazwyczaj były to dość nieciekawe wizyty i byliśmy zbyt wypaleni po całym dniu pracy, żeby się jeszcze ze sobą integrować. Po prostu oglądaliśmy nasze ulubione seriale w ciszy, od czasu do czasu śmiejąc się razem z jakiegoś żartu w komedii lub debatując nad tajemnicą fabuły serialu. Tak mniej więcej wyglądała również ta noc, dopóki nie zgasły światła. Musiało się to stać między 17.30 a 18, ponieważ oglądaliśmy program Jeopardy, gdy padło zasilanie. Było to dziwne, ponieważ pogoda nie była zła, a niebo było zupełnie bezchmurne. Gdy nasze oczy przyzwyczaiły się do ciemności, mogliśmy dostrzec na niebie gwiazdy przez okno w salonie. Gwiazdy jaśniejsze niż ktokolwiek z nas kiedykolwiek widział. W oddali widać było również migoczące światła. Było to niespotykane zielone światło, błyskające tuż nad horyzontem, podobnie jak podczas odległej burzy. Pomyślałem, że to pewnie od wybuchu transformatorów i kiedy moja była zapytała, co to za błyski, jej tata, Neil, powiedział to samo. To, co mogliśmy ustalić, to, że cokolwiek emitowało te światła, nie wydawało żadnych dźwięków. No ale całkiem możliwe jest również, że działo się to zbyt daleko, by dźwięk mógł do nas dotrzeć. Rodzice mojej byłej mieszkali na przedmieściach, niespecjalnie blisko naszego miasta na zachodnim wybrzeżu USA, ale na tyle blisko, że zanieczyszczenia świetlne zawsze były tam obecne. Teraz ich nie było. Jedynie migające zielone światła w oddali i jaskrawe gwiazdy na nocnym niebie. Zakładaliśmy, że awaria była w takim razie dość rozległa. Rodzice mojej ex wychowywali się w małych miasteczkach i oboje zgodnie stwierdzili, że nigdy dotąd nie widzieli tak jasnego i pełnego gwiazd nocnego nieba. To nie byłoby możliwe przy wielkim mieście oświetlonym po brzegi w odległości zaledwie 30 km od nas. Zatem i tam musiało zabraknąć prądu. Pamiętam, jak Neil wyciągnął 3 latarki z jednej z szuflad w kuchni, a Lori, mama mojej byłej, zapaliła kilka świec w salonie i po jednej w kuchni oraz łazience na dole.
Neil poszedł do garażu i wrócił z radiem na baterię. Włączył je i bawił się pokrętłami, szukając czegoś, co wypełniłoby ciszę. Były tylko szumy. Przełączył radio na lokalną rozgłośnię i zostawił je przyciszone, tak byśmy mogli usłyszeć, jeżeli ktoś zacznie nadawać. Było to w pewnym sensie ekscytujące. Znacie to uczucie przebywania w ciemności, kiedy wysiada prąd. Nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo, kiedy wszystko wróci do normy. Razem z moją byłą mieliśmy iść następnego dnia do roboty i byliśmy podnieceni nadzieją, że nie będziemy musieli pracować. Zupełnie jak dzieci obserwujące spadający śnieg w szkolną noc i mające nadzieję, że rano będzie się lepił. Do tego dochodziło poczucie bezpieczeństwa, wynikające ze świadomości, że na zewnątrz nie ma burzy powodującej awarię i grożącej zawaleniem się drzewa na dom. Lori przyniosła kilka gier planszowych. Usiedliśmy na podłodze w salonie i graliśmy w Scrabble. Po chwili usłyszeliśmy szum w radiu i jakiś głos zaczął cicho mówić. Moja ex była najbliżej, więc wstała i podkręciła głośność. Sprawdziłem telefon. W tym momencie był jeszcze naładowany. Zobaczyłem, że jest trochę po 21:30. Głos w radiu był głosem kobiety. To jest komunikat służb publicznych. Doświadczamy obecnie masowych przerw w dostawie prądu, a dostępność usług publicznych jest ograniczona. Prosimy o pozostanie w domach. Będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach. Wiadomość odtwarzana była w pętli, więc z powrotem ściszyliśmy radio. Było to trochę niepokojące i zażartowaliśmy, że to fatalny sposób na uspokojenie ludzi. Rozmawialiśmy też o tym, że nikt z nas nigdy wcześniej nie słyszał takiego komunikatu w sprawie przerwy w dostawie prądu. Komunikat nadal leciał cicho gdzieś w tle, aż Neil wstał i wyłączył radio. Nie musimy słuchać tego w kółko. Sprawdzimy jeszcze przed snem, czy coś się zmieniło. Powiedział. Kontynuowaliśmy więc grę w Scrabble. Około 23:30 zdecydowaliśmy, że powinniśmy iść spać. Moja była i ja nie byliśmy jeszcze pewni, czy rano nie będziemy musieli iść do pracy i uznaliśmy, że na wszelki wypadek lepiej się wyspać. Jej rodzice mieli pokój gościnny, w którym od czasu do czasu nocowaliśmy, kiedy opiekowaliśmy się domem i Lori zaprosiła nas tam na noc. Zresztą komunikat i tak mówił o pozostaniu w domach. Sprawdziliśmy radio jeszcze raz, wiadomość nie uległa zmianie i wszyscy udaliśmy się do swoich sypialni, aby trochę odpocząć. Przez okno sypialni wciąż mogłem dostrzec zielone błyski na horyzoncie. Ustawiłem alarm w telefonie na 7:15 rano. Powinienem raczej oszczędzać baterię, ale nie chciałem zaspać do pracy, jeżeli zasilanie wróci. Obudziliśmy się w środku nocy przez dudniący dźwięk dochodzący z zewnątrz. Prosimy o pozostanie w domach. Będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach. Nagranie było odtwarzane w pętli i stawało się przez chwilę coraz głośniejsze, po czym stopniowo cichło. Zakładam, że była to jedna z tych ciężarówek z megafonem lub coś w tym rodzaju. Prawdopodobnie przejeżdżała przez okolice nadając wiadomość, ale nie zauważyłem niczego na zewnątrz. Tylko zielone błyski. Zegar w moim telefonie wskazywał godzinę 3:22. O 7:15 włączył się mój budzik. Podniosłem się z łóżka i nacisnąłem włącznik światła w pokoju gościnnym, ale nic się nie zadziało. Wyjrzałem przez okno, ale zaczynało robić się jasno, więc nie mogłem stwierdzić, czy jakiekolwiek budynki poza naszą dzielnicą mają już prąd. Pocieszający był fakt, że przy porannym świetle nie było widać żadnych zielonych błysków na horyzoncie. Moja była poszła skorzystać z łazienki, a ja zszedłem na dół i włączyłem radio. Wiadomość była taka sama. Doświadczamy obecnie masowych przerw w dostawie prądu, a dostępność usług publicznych jest ograniczona. Prosimy o pozostanie w domach, będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach.
To jest komunikat służb publicznych. Wróciłem na górę i wszedłem do pokoju gościnnego w momencie, gdy moja ex wyszła z łazienki. No, mamy dzisiaj wolne. Powiedziałem i rzuciłem się na łóżko. Wyłączyłem telefon. Dołączyła do mnie i oboje szybko zasnęliśmy. Nie zasłanialiśmy okien. Światło dzienne dawało poczucie bezpieczeństwa i było kojące. Obudziło nas później pukanie do drzwi sypialni. Kochanie, żyjesz tam? Usłyszeliśmy z ust Lori. Moja była odpowiedziała. Tak, mamo, jesteśmy tu. Okej. A możesz mi powiedzieć, czy macie tam rozsunięte zasłony? Ja i moja ex spojrzeliśmy po sobie. Tak, mamo, rozsunięte są. Czy możesz je zasłonić i zejść na dół, pomóc tacie i mi? Wstałem i otworzyłem drzwi. Wciąż się rozbudzałem, więc mój mózg nie przetwarzał informacji tak szybko. Co? Zapytałem. Lori minęła mnie, wchodząc do pokoju z rolką srebrnej taśmy w ręku. Zasunęła grube zasłony i zaczęła przyklejać ich brzegi do ściany. To był bardzo dezorientujący widok na 30 sekund po przebudzeniu. Proszę, idźcie na dół i pomóżcie Nilowi. On to wyjaśni, powiedziała. Zeszliśmy na dół. Na środku salonu leżał stos koców, prześcieradeł i ubrań. Nil przyklejał właśnie grubą kołdrę do okna w kuchni. Kiedy nas zobaczył, odezwał się. O, świetnie, wstaliście. Potrzebuję, żebyście pozbierali ubrania z tej sterty i powpychali je pod drzwi wejściowe i garażowe. Radio było włączone. Usłyszałem nową wiadomość. To jest komunikat służb publicznych. Nie ma powodu do obaw. Prosimy o zachowanie spokoju, pozostańcie w domu oraz zamknijcie i zasłońcie okna. Postarajcie się ograniczyć dostęp powietrza i światła z zewnątrz do domu. Zabezpieczcie tyle okien i szczelin pod drzwiami, ile jest to możliwe. Napełnijcie wanny i jak najwięcej pojemników wodą z kranu. Będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach. Pomogliśmy Nilowi i Lori zablokować tyle łączeń ze światem zewnętrznym, ile tylko się dało, podczas gdy w radiu wciąż nadawano tę samą wiadomość. Moja ex i jej matka zajęły się górą, a ja pomogłem Nilowi na dole. Napełniliśmy wodą obydwie wanny. Tak samo zrobiliśmy z każdą szklanką w kuchni. Następnie zostawiliśmy je na blacie. Po raz kolejny znajdowaliśmy się w ciemności, mając do dyspozycji jedynie latarki i świece. Włączyłem telefon, żeby sprawdzić, czy łapie zasięg, ale połączenia nie było. Smartfon twierdził, że jest trochę po 11:00. Przejrzeliśmy wszystkie zapasy żywności w domu. Wyszło nam, że jedzenia wystarczy na prawdopodobnie jakieś 10 dni, a może nawet 20, jeżeli będziemy skrupulatnie racjonować jedzenie. Neil nie uważał, by miało to w tym momencie sens i zdecydowaliśmy, że zaczniemy po 3 dniach, jeśli sytuacja się nie zmieni. Oszacowaliśmy więc, że jedzenia wystarczy nam na około 2 tygodnie. Wszystkim nam było znacznie trudniej zachować spokój niż poprzedniej nocy. Nerwowa atmosfera była w domu wyczuwalna. Sytuacja wydawała się teraz dużo bardziej napięta, a radia nie chcieliśmy wyłączać. Komunikat wybrzmiewał więc w tle przez cały dzień. Staraliśmy się grać po prostu w gry, rozmawiać o pracy i udawać, że wszystko jest w porządku. Raz czy dwa ponownie usłyszeliśmy na zewnątrz ten dudniący głos, najpewniej z ciężarówki z nagłośnieniem, ostrzegający nas, byśmy pozostali w środku i zasłonili okna. Prócz jednak tej porannej niespodzianki, przez cały dzień nic się nie zmieniło, dopóki nie poszliśmy spać. Pomijając kwestię ciężarówki, na zewnątrz było bardzo cicho, odkąd padło zasilanie. Późną nocą, w piątek lub w sobotę rano, nie jestem pewien, która była godzina, obudził nas niepokojący dźwięk, dochodzący z zewnątrz. Brzmiał tak, jakby dobiegał z oddali i był tuż przed domem jednocześnie.
Był to niski, wibrujący dźwięk, będący czymś pomiędzy głośnym warkotem, a jednostajnym, monotonnym dźwiękiem trąbki. Nie zmieniał się, po prostu trwał, wypełniał przestrzeń wokół nas. Cała nasza czwórka wyszła z sypialni. Wszyscy byliśmy wyraźnie roztrzęsieni, ale nikt nie odważył się wyjrzeć na zewnątrz, aby zlokalizować źródło dźwięku. Neil próbował nas pocieszyć i powiedział, że prawdopodobnie nie ma się czym martwić, ale był wyraźnie przestraszony. Postanowiliśmy wszyscy zejść na dół i zdrzemnąć się razem w salonie. I kiedy tam dotarliśmy, okazało się, że radio nie nadaje już żadnych wiadomości. Neil wymienił baterie i włączył je ponownie. Nadal nic. Jedynym przypomnieniem o istnieniu świata zewnętrznego był niemiły, monotonny klakson dochodzący gdzieś z oddali. Jeden po drugim zasypialiśmy. Myślę, że ja byłem ostatni. Cierpię na dość silne stany lękowe, a cała ta sytuacja stawała się coraz dziwniejsza i trudniejsza do wytrzymania. Poza tym, szczerze mówiąc, nie wiem, jak komukolwiek udało się zasnąć przy chrapaniu Neila, ale przynajmniej można było posłuchać czegoś innego niż buczenie z dworu czy szum radia. W końcu odpłynąłem, ale był to niespokojny sen i zdecydowanie nie było go dość. Obudziłem się w sobotę jako pierwszy. Zegar na ścianie wskazywał, że jest trochę po 5 rano. Buczenie nadal trwało. Zwykle rano piję kawę, a to był już drugi poranek z rzędu bez niej, więc rozbolała mnie głowa, ale zdecydowanie nie byłem zmęczony. Dyskretnie przeszukałem szafki, mając nadzieję, że Neil i Lori mają być może jakąś kawę mrożoną w puszce lub cokolwiek, co zawiera kofeinę i nie potrzebuje do przygotowania prądu. No ale nic nie było. Znalazłem jakieś leki przeciwbólowe w łazience i łyknąłem je, po czym przesłuchałem w radiu wszystkie częstotliwości, w nadziei, że znajdę jakąś inną stację, która by nadawała. Bez skutku. Kątem oka dostrzegłem zielony błysk. Rozejrzałem się i zobaczyłem, że taśma na jednej z zasłon w salonie się odkleiła, więc poszedłem przykleić ją z powrotem do ściany. Nie wiem dlaczego, ale poczułem chęć wyjrzenia na zewnątrz przez tą szparę. I zrobiłem to. Co takiego mogło się stać? Nic w okolicy nie wyglądało nadzwyczajnie. W oddali na horyzoncie nadal widać było zielone błyski. Przymocowałem taśmę z powrotem do ściany i usiadłem w milczeniu, czytając zasady gry w Scrabble, dopóki inni się nie obudzili. Nie wiem, jak wyglądała ta sobota dla was, o ile w ogóle ją pamiętacie, ale dla nas była dość spokojna i było nawet całkiem miło, powiem szczerze. Pokroiliśmy sobie na śniadanie owoce i sery, które były w lodówce, na które wydawały się świeże. Rozegraliśmy sobie kilka partyjek, najpierw w Scrabble, a potem przerzuciliśmy się na Uno, a Lori pozwoliła mi poprzeglądać książki w jej pokoju, w poszukiwaniu czegoś, co mógłbym czytać zamiast instrukcji do Scrabble. Klakson nigdy nie ucichł, a w radiu nie pojawiło się nic nowego. Nie przypominam sobie też, bym w ciągu całego dnia usłyszał ponownie ciężarówkę. Myślę, że wyjrzenie rano przez okno trochę pomogło z moim niepokojem. Zielone błyski nadal były upiorne, ale świadomość, że świat zewnętrzny nadal wyglądał w większości normalnie, była kojąca. Poza nieustającym brzęczeniem zza okien podkreślało to, że niewiele się zmieniło w naszej sytuacji, przez co wydawała się ona mniej groźna i napięta. Nawet to buczenie stawało się coraz prostsze do ignorowania. Tej nocy spałem lepiej. Kiedy przyszła niedziela i po przebudzeniu zdaliśmy sobie sprawę, że nadal nie ma prądu, musieliśmy zacząć poważnie myśleć o racjonowaniu żywności. Uzgodniliśmy, że postaramy się jeść tylko jeden posiłek dziennie. Uznałem, że najlepiej będzie, gdy postaram się wytrzymywać bez jedzenia jak najdłużej, więc tego ranka nie jadłem nic.
Neil wymienił w radiu baterię i upewnił się, że nadal jest dostrojone do tej samej radiostacji, a potem znów staraliśmy się zachowywać siły i spokój. Graliśmy w planszówki. Lori próbowała nauczyć mnie medytacji. Zastanawialiśmy się, czy zostaniemy uratowani i czy jesteśmy w ogóle w sytuacji, która wymaga ratunku. Myślę, że wszyscy mieliśmy przeczucie, iż dzieje się coś więcej niż tylko przerwa w dostawie prądu, ale nikt z nas nie wiedział, co mogło to być. Wieczorem, a że był wieczór, wiedziałem tylko dzięki zegarowi na ścianie, przekonaliśmy Neila i Lori do zagrania w karty przeciwko ludzkości. Razem z moją byłą sprezentowaliśmy im tą grę na Boże Narodzenie kilka lat wcześniej, ale nigdy jej nie tknęli. Znaleźliśmy ją w szafie na korytarzu i błagaliśmy, by z nami zagrali. Przekonaliśmy ich, że jeżeli istnieje jakiś lek na nudę, to są to właśnie karty przeciwko ludzkości. Dawno się tak dobrze nie bawiliśmy. Pękaliśmy ze śmiechu, zwłaszcza słuchając Neila i Lori czytających swoje niestosowne kombinacje kart. Otworzyliśmy butelkę wina, potem drugą, a potem trzecią. Rozgrywaliśmy prawdopodobnie czwartą lub piątą partię, kiedy na zewnątrz usłyszeliśmy głośne dudnienie, przy czym cały dom zaczął się trząść. Nie wiem, czy pamiętacie to trzęsienie ziemi, ale jeśli tak, to rozumiecie grozę, której mieliśmy wkrótce doświadczyć. Ziemia pod nami wydawała się obracać, rzeczy spadały z półek, prześcieradła i koce zaczęły spadać z okien, a my staraliśmy się je razem z powrotem wieszać. Z jakiegoś powodu wydawało nam się to najważniejsze. Wiem, że podczas trzęsienia ziemi zaleca się stanąć w drzwiach lub schować się pod stołem, ale wszyscy instynktownie chcieliśmy chronić okna. Jedyną wiedzą, jaką mieliśmy na temat naszej sytuacji, było to, że okna powinny być zasłonięte. Gdy trzęsienie ziemi ustało, usłyszeliśmy w oddali syreny. Nie brzmiało to jak ambulans. Przypominały alarm przeciwlotniczy lub inny rodzaj sygnału ostrzegawczego. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Głośne grzmienie trzęsienia ziemi zostało ponownie zastąpione odgłosem klaksonu, ale ten był znacznie głośniejszy niż poprzednio. Wydawał się być bliżej nas i był bardziej wyższy. Mniej już przypominał pomruk, a bardziej trąbkę. Choć syreny alarmowe były głośne, nie zagłuszały trąbienia. Szumy w radiu ponownie ustąpiły i usłyszeliśmy głos. Tym razem nie był to głos kobiety. Mówił po angielsku, ale nie potrafiłem przypisać mu płci. Głos miał dziwne, metaliczne echo, ale nie brzmiało to jak zwykłe zakłócenia radiowe ani problemy z nadajnikiem. Po prostu tak brzmiał. To jest pilny komunikat alarmowy. Prosimy o pozostanie w domach. Nie wychodźcie na zewnątrz. Nie wyglądajcie na zewnątrz. Należy znaleźć punkt centralny domu i w nim pozostać. Odsuńcie się od wszystkich okien oraz drzwi i zakryjcie oczy. Bardzo ważne, abyście nie przestawali słuchać tej transmisji. Powtórzył się. Wszyscy rzuciliśmy się gorączkowo w kierunku centrum domu, w pobliże schodów, podczas gdy trąbienie stawało się coraz głośniejsze. Trzęsienie ziemi minęło, ale dom nadal wibrował, a może nawet trząsł się. Możliwe, że od ryku syren i trąbienia, które rozbrzmiewały teraz ze wszystkich stron. To jest pilny komunikat alarmowy. Ten głos był taki niepokojący. Bardzo ważne, abyście nie przestawali słuchać tej transmisji. I wtedy dostałem ataku paniki. Mój terapeuta mówił, że katastrofizuję i zawsze zakładam najgorsze możliwe scenariusze. Byłem przygnieciony realiami tego wszystkiego, co polecano nam zrobić. Napełnić wanny wodą, zasłonić okna, powpychać ubrania w szpary, przenieść się na środek domu i zasłonić oczy. W tym momencie wydawało mi się oczywiste, co ma się zaraz stać. Zginiemy.
tak właśnie wyglądałby atak nuklearny na pełną skalę. Tego wszystkiego było za dużo. Za duży hałas, zbyt duża presja, zbyt wiele rzeczy działo się jednocześnie. Musiałem się stamtąd wydostać. Nie mogłem oddychać. Miałem umrzeć na podłodze domku na przedmieściach, zobaczywszy świat zewnętrzny przez jedynie ułamek sekundy w ciągu 3 dni. Nie myślałem już racjonalnie. Zdecydowałem, jebać to, i rzuciłem się w stronę drzwi. Nie mogłem tu zostać. Moja była wrzasnęła do mnie z przerażeniem i próbowała za mną gonić, ale Neil ją odciągnął. Nie! Siedź w domu, jak wyjdziemy na zewnątrz, to zginiemy. Dotarłem do drzwi i usłyszałem Neila krzyczącego: nie wyglądaj na zewnątrz! Obejrzałem się za siebie i zobaczyłem, jak cała trójka odwraca ode mnie głowy i zakrywa oczy. Przekręciłem klamkę, otworzyłem drzwi i wypadłem na zewnątrz. Ich krzyki zanikły, gdy zamknąłem drzwi. Zakładając, że lepiej sobie radzisz ze stosowaniem się do instrukcji niż ja, moje doświadczenia prawdopodobnie różnią się od twoich, jeśli w ogóle cokolwiek pamiętasz. Trąbienie było na zewnątrz o wiele głośniejsze, raczej o wiele bardziej intensywne niż zapamiętałeś, podobnie jak syreny, ale i tak było mi tu znacznie lepiej niż w domu. A rześkie, chłodne powietrze przynosiło ulgę. Niebo było bezchmurne, a gwiazdy świeciły jasno. Nigdy wcześniej nie widziałem ich tak wielu przy zanieczyszczeniu świetlnym, które generuje sąsiednie miasto. Zielone rozbłyski również wydawały się być jaśniejsze niż wcześniej i znacznie bliżej, ale z jakiegoś powodu w ogóle nie kontrastowały z blaskiem gwiazd. Nawet w ferworze ataku paniki był to oszałamiający widok i podziwiałem go z zachwytem. Skanowałem niebo w poszukiwaniu jakichkolwiek oznak nuklearnego Armagedonu, ale to, co zamiast tego odkryłem, pozostanie ze mną aż do śmierci. W przestworzach ponad nami znajdował się absurdalnie surrealistyczny, niemożliwie wielki, solidny, czarny obiekt w kształcie trójkąta. Czarniejszy niż cokolwiek, co kiedykolwiek widziałem, powoli dryfujący po nocnym niebie. Nie miałbym nawet pojęcia, że tam jest, gdyby nie fakt, że przysłaniał w trakcie ruchu gwiazdy. Był to największy obiekt, jaki kiedykolwiek widziałem, nie licząc samej planety. Większy niż jakakolwiek góra, którą kiedykolwiek widziałem, i bardziej rozległy niż jakiekolwiek miasto, które znam. Wyglądało na to, że znajdował się wysoko w górnych warstwach atmosfery i wciąż pokrywał dobre 30% nocnego nieba, więc wiem, że mierzył wiele kilometrów. Nie dostrzegłem w nim nic, co wskazywałoby na możliwość zawiśnięcia w powietrzu w taki sposób. Żadnego widocznego napędu czy śmigieł, poza samym faktem, że latał. Kiedy obserwowałem, jak obiekt powoli przecina ocean gwiazd, dźwięk trąbienia ponownie zmalał do pomruku, a następnie ucichł. Syreny również ucichły, po czym zapanował głęboki spokój. A ja zdałem sobie sprawę, że ten ogromny statek nie wydawał żadnych dźwięków. Sunął bezgłośnie po nocnym niebie, przemieszczając się ze wschodu na zachód w kierunku Oceanu Spokojnego. W końcu dotarł do zachodniego horyzontu i zaczął stopniowo znikać za wzgórzami. Wraz z jego ruchem ujawniały się gwiazdy skryte za jego niezmierzoną powierzchnią. Kilometr po kilometrze znikał za ziemią, aż w końcu zobaczyłem, jak jego ostatni fragment znika na horyzoncie z intensywnym rozbłyskiem zielonego światła. W jednej chwili, wśród tej martwej nocnej ciszy, świat rozbłysnął na nowo. Każdy dom i latarnia uliczna wokół mnie zaświeciły jasno, a większość gwiazd zdała się skończyć swój żywot, zgaszone przez brudne światła metropolii.
Usłyszałem, jak sąsiad otwiera okno, a z wnętrza jego domu dobiega śmiech. Gdzieś w oddali słychać było muzykę. Gapiłem się na zachodni horyzont przez, wydawało się, wieczność, zastanawiając się, czy rzeczywiście widziałem to, co myślałem, że widziałem. Wydawało się to niemożliwe, ale ten obraz wrył mi się w pamięć. W końcu wziąłem głęboki oddech i odwróciłem się, by wrócić do środka. Moje zmysły zalał dźwięk telewizora, jakiejś komedii. Wszedłem do salonu, by zobaczyć Lori, Nila i moją byłą siedzących na kanapach i oglądających jakiś program. Usiadłem z nimi. Żadne z nas nie odezwało się ani słowem. Tej nocy całą drogę powrotną do domu spędziliśmy z byłą w milczeniu i położyliśmy się spać, także nie zamieniając ze sobą ani słowa. Następnego dnia w pracy wszystko wydawało się dziwnie normalne i nikt nie palił się do rozmowy o wydarzeniach z ostatnich 3 dni. Usiadłem przy biurku, skończyłem kilka drobnych zadań i patrzyłem, jak zegar odmierza czas do 17:00. Bardzo pragnąłem porozmawiać o tym, czego wszyscy doświadczyliśmy, ale nikt w biurze nie poruszył tego tematu, ani nawet nie wspomniał o niczym niezwykłym. Dopiero pod koniec dnia udało mi się nawiązać rozmowę z koleżanką z pracy. Zapytała mnie, jak mi minął weekend, a ja roześmiałem się i odpowiedziałem, że był zdecydowanie niezapomniany. Następnie zapytałem ją, jak się trzyma po tym wszystkim, co się wydarzyło, a ona była autentycznie zdezorientowana. W sposób, który nie mógł być możliwy dla kogoś, kto doświadczył choćby szczypty tego, co ja przeżyłem. Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że nikt inny nie pamięta tego, co się stało. Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto pamiętałby blackout z 2014 roku, jednostajny dźwięk w oddali, czy nawet trzęsienie ziemi. Nie mówiąc już o dziwnym obiekcie zasłaniającym niebo. Jeśli ktokolwiek wie, o czym mówię, błagam o kontakt. To wydarzenie zmieniło całe moje życie i zrujnowało moje rozumienie otaczającego mnie wszechświata. I nie mam nikogo, z kim mógłbym się tym podzielić. Nawet jeżeli nikt nie widział trójkątnego statku rozciągającego się na nocnym niebie kilometrami, i najciemniejszej czerni, jaką można sobie wyobrazić. To i tak, dobrze byłoby wiedzieć, że ktoś gdzieś tam pamięta chociaż o awarii prądu. To bardzo frustrujące. Poczucie, że zostało to wymazane z naszej wspólnej pamięci i zastanawianie się, czy moje własne wspomnienia są jedynym pozostałym dowodem na to, co wydarzyło się w ciągu tych 3 dni. Trzymałem gębę na kłódkę przez długi czas, z obawy przed tym, co pomyślą o mnie moi przyjaciele i rodzina. Ale jeżeli ktokolwiek pamięta o tych wydarzeniach, to jest to dla mnie bardzo ważne, abym się o tym dowiedział. Przez 10 lat od tego dnia bacznie śledziłem nocne niebo i przez dłuższy czas nie dostrzegłem niczego niezwykłego. To znaczy, aż do około 6 miesięcy temu, kiedy ujrzałem czarny trójkąt przysłaniający gwiazdy. Był znacznie mniejszy niż ten, który widziałem w 2014 roku. Prawdopodobnie miał tylko kilkaset metrów średnicy, ale jego kształt był bez wątpienia taki sam. Ostatnio widuję je coraz częściej. Teraz przysięgam, że każdej nocy, gdy patrzę w niebo, zwykle długo po tym, jak wszyscy inni poszli spać, mogę dostrzec 1 lub 2 mniejsze, czarne jak smoła trójkąty, wolno i bezszelestnie poruszające się po niebie. Jeśli wyjdziecie dziś na zewnątrz i spojrzycie w górę, być może uda wam się jeden z nich wypatrzeć. Trudno je dostrzec, ale szukajcie gwiazd, które pojawiają się i znikają, a wtedy ujrzycie zarys idealnego trójkąta.
Wydaje mi się, że zeszłej nocy, kiedy się za nimi rozglądałem, znów zacząłem widzieć zielone błyski na horyzoncie. Są one znacznie ciemniejsze niż wtedy, ale są tam. Chyba za dużo ostatnio nie spałem. Wydawały się one być coraz jaśniejsze w miarę upływu nocy. No, a może moje oczy po prostu się do nich przystosowały, bo całą noc patrzyłem na niebo. Przysięgam też, że słyszałem ciche trąbienie gdzieś w oddali, ale nikt o tym dzisiaj nie wspomniał. Może wszyscy po prostu spali. A może to ja się staczam. Nie powiem, żeby moje zdrowie psychiczne było w najlepszej kondycji od 2014 roku, więc kto wie. Ale nie wydaje mi się, żebym oszalał. Nie mogę przestać się zastanawiać, czy te rzeczy działy się także w tygodniach, miesiącach lub latach poprzedzających 13 listopada 2014 roku i nikt z nas tego nie zauważył. Ale widzę je teraz i staram się być przygotowanym na najgorsze. Jeżeli masz jakiekolwiek wspomnienia z tamtego weekendu, a nawet jeśli nie, to raczej też powinieneś się przygotować. Nie mam już pojęcia, co jest czym na niebie, ani czym był ten ogromny trójkątny obiekt z tamtego dnia, ale jestem pewien, że tam był. Nie chcę nikogo martwić, ale cokolwiek to jest, myślę, że powróci. A kiedy to się stanie, proszę, postaraj się tym razem zapamiętać.